Witam Was, kochani. Nazywam się Artur Ceroński. I od jakiegoś czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Cykl ten jest, jakby składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest kilkanaście nauczeń na temat łaski, następnie drugi element to jest kilkanaście nauczeń na temat wiary. Nadal jesteśmy w tym pierwszym bloku, w bloku łaski, i chciałem teraz przedstawić Wam kilka takich fragmentów z Pisma Świętego, które pomogą Wam postawić sobie pewne pytanie. Pytanie pod tytułem: czy korzystasz z łaski? Taki tytuł ma też to nauczanie jako pewnego rodzaju właśnie pytanie: czy Ty korzystasz z łaski? Łaska jest nam dana, jak mówiłem w ostatnich nauczaniach, i my mamy z niej korzystać. Jedyną rzeczą, którą mamy robić z łaską, to z niej korzystać. Nic nie dodajemy, nic od niej nie ujmujemy. My po prostu korzystamy z łaski. Przejdźmy do Pisma Świętego. Księga Kaznodziei Salomona, tak zwany Kohelet, 6, 3 werset. Gdyby ktoś spłodził nawet 100 synów i żył długie lata, aż do późnego wieku, lecz nie mógł korzystać z dóbr i nie miałby nawet pogrzebu, musiałby rzec: szczęśliwszy niż on jest martwy płód. A więc tutaj kaznodzieja Salomon stawia taką myśl, że niekorzystanie z dóbr, ono jest w pewnym sensie równe ze śmiercią. Więc niekorzystanie z łaski jest śmiercionośne. Jeżeli ktoś nie korzysta z łaski, na przykład narodziłeś się z Bożego Ducha, ale nie korzystasz dalej z łaski, no to to jest śmiercionośne do Twojego życia, bo łaska niesie życie. Nie korzystając z łaski, nie korzystasz z życia. Jeżeli ktoś nie narodził się z Bożego Ducha i nie skorzysta z łaski, to do piekła pójdzie. W ogóle niekorzystanie z łaski jest śmiercionośne. Księga Jeremiasza, 31:5. Księga Jeremiasza, 31:5. Mówi tak: znowu sadzić będziesz winnicę na górach Samarii. Ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. A my tutaj widzimy, że jest obraz robotników, którzy sadzą winnice. I z jaką oni myślą sadzą te winnice? Żeby z nich korzystać. A więc określanie siebie jako człowieka żyjącego z łaski, zaś niekorzystanie z tego, no to to jest w ogóle absurd jakiś. To jest teoria. Łaska, ona jest wtedy dla nas aktywna, kiedy my z niej korzystamy. I dalej, 2 Tymoteusz 2:4-7. 2 Tymoteusz 2:4-7. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska posłał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. A więc widzimy tutaj ciekawą analogię, że
Szósty werset mówi, rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Dlaczego on powinien najpierw korzystać z plonów? Aby mieć siłę do pracy. Werset ten werset szósty odnosi się do piątego. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje więcej, jeśli nie walczy prawidłowo. Czyli jeżeli rolnik nie korzysta najpierw, podkreślam słowo najpierw, z plonów, to jego zasiew będzie zubożony. I te obydwa wersety tyczą się wersetu czwartego. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. A więc widzimy, że jakby Bóg, który dał tobie łaskę, on mówi, korzystaj z tej łaski na maksa, ponieważ to korzystanie z tej łaski będzie tym, co się nazywa podobanie się mi. A więc jak my się w ogóle Bogu mamy podobać? Przez to, że my korzystamy z łaski. Zaś jeśli nie korzystamy z tej łaski, to my zasmucamy Boga, po pierwsze, a po drugie nasze działania są zubożone, ponieważ my nie jesteśmy syci. Jesteśmy tymi rolnikami, którzy nie korzystają z plonów, ale idą siać, więc nie mają siły, nie posiadają możliwości do tego, aby dokonać prawidłowego zasiewu. A więc widzimy, że tylko w tych wersetach Bóg jasno określa pewną prawidłowość, jeżeli chodzi o łaskę. Po pierwsze Bóg mówi, ja dałem tobie łaskę, żebyś z niej korzystał. Musisz z niej korzystać, żeby móc dalej poszerzać to światło, które ja w ciebie włożyłem. A przy tym wszystkim zrozum, że sprawiasz mi przykrość, jeżeli ty nie korzystasz z łaski. A więc zobacz, Bogu nie sprawia radości to, że ty się starasz. Bogu nie sprawia radości to, że ty zasługujesz sobie tam na coś. Bogu nie sprawia radości twoja własna sprawiedliwość. Bogu sprawia radość, kiedy ty korzystasz z łaski, czyli z Jego niezasłużonej przychylności i poruszasz się w Jego zdolnościach, które są w tobie w wyniku tej niezasłużonej przychylności. Trzecia Mojżeszowa, 25:15. Trzecia Mojżeszowa, 25:15. Według liczby lat, które upłynęły od roku jubileuszowego, będziesz kupował od swego bliźniego, on zaś sprzeda tobie według liczby lat, przez które korzystał z plonu. Sprzeda tobie według liczby lat, przez które korzystał z plonu. Sprzeda tobie wedle lat. Wedle liczby lat, których korzystał z plonów. Więc widzimy tutaj pewną rzecz. Otóż ktoś sprzedaje coś komuś, ale według jakiej zasady sprzedaje? Według liczby lat korzystania z plonów. A więc tyle, ile on korzystał z plonów, co jest tutaj bardzo ciekawe, tyle on posiada materiału na sprzedaż. Czyli tyle, ile sam skorzystał najpierw, tyle może podać dalej. Tyle, przyjacielu, ile skorzystasz z łaski, tyle możesz tylko dać dalej. A więc jesteś jako ten sprzedawca, jako sługa Boży, w cudzysłowie, jesteś, twoje udzielanie jest wprost proporcjonalne do twojego życia z łaski. A więc dasz tylko tyle, ile sam przyjmiesz z łaski. Rozumiesz, na czym rzecz polega? Dasz tylko tyle innym ludziom, ile sam skorzystasz z łaski. Bo łaska to Chrystus. A więc tylko tyle dasz Chrystusa innym, ile sam go przyjmiesz najpierw. Rozumiecie, jak to jest ważne? Najważniejszą rzeczą jest samemu najpierw korzystać z łaski. Trzeba być przesyconym życiem z łaski. Przesyconym, sytym łaski. To jest bardzo ważna rzecz, być sytym łaski.
Bo tylko tyle możesz dać, ile sam tej łaski przeżywasz. Rozumiem. Tylko tyle jesteś w stanie objawić Boga przychylnego, ile sam z tej przychylności korzystasz. Tylko tyle. Więcej nie objawisz. Dlaczego? Bo rolnik najpierw musi korzystać sam z plonów. Aby co? Aby mieć siłę do tego, aby siać. Ja znam bardzo dużo ludzi, przyjaciele, w kościele, którzy sami bardzo mało korzystają z łaski, a próbują innym usługiwać. Usługa taka jest bardzo patologiczna. Bardzo patologiczna. Ja znam ludzi, którzy nie przyjmują od Boga różnych rzeczy, ale mówią o tym innym ludziom i mówią: weźcie to od nas. Na przykład są ludzie, którzy nie przyjmują uzdrowienia od Boga, ale bardzo dużo mówią o uzdrowieniu. Rozumiecie? Ale sami nie przyjmują tego uzdrowienia. Ja w ogóle nie mówię, że przez nich nie zadziała Bóg. To nie w tym sprawa jest. Sprawa jest natomiast w tym, że ich życie nie jest wiarygodne. Rozumiesz? Bo ich życie nie jest wiarygodne. Najpierw przyjmuj rzeczy z łaski do swojego życia. To nie znaczy, że ty masz lata czekać, aż ty się nasycisz. Nie. Nasycaj się i systematycznie podawaj dalej. Ale nasycaj się zawsze najpierw. Ja obojętnie, o której godzinie, przyjaciele, wstaję, to zjadam śniadanie. Ja mogę o 3 godzinie wstać w nocy, czy o 2, mam gdzieś jechać, ja jadam śniadanie. Wstanę o 2, idę do łazienki, załatwiam wszystkie sprawy, zaczynam sobie robić moje płatki owsiane, ja zjadam jakieś płatki z różnymi rzeczami z samego rana i to może być obojętnie którego dnia, 3., 4., 5. Ja jem najpierw. Dlaczego ja jem? No jem dlatego, żeby moje ciało było wydajne. Tak, tak samo jest z życiem modlitewnym. Tak? Ja przebywam w Bożej obecności, aby móc potem podawać rzeczy dalej. Ja korzystam najpierw z łaski, aby móc dalej siać i robić to w sposób prawidłowy. 5 Mojżeszowa 20:39. I powie do nich: słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom, niechaj nie upada wasze serce, nie bójcie się, nie trwóżcie się, nie lękajcie się ich, gdyż Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, aby was wybawić. Następnie przemówią do wojowników nadzorcy tak: jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do domu swego, aby nie zginął w walce i by ktoś inny go nie poświęcił. A jeżeli ktoś zasadził winnicę i jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do domu swego, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie korzystał. A jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak: jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niechaj idzie z powrotem do domu swego, niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. A gdy nadzorcy skończą swoje przemówienie do wojowników, postawią dowódców oddziałów na czele wojowników. A więc widzimy, że tutaj widzimy przegląd wojsk izraelskich, które miały iść do walki. Jakie były dyrektywy? Tylko ci, którzy byli syci, mogli iść i walczyć. Którzy byli syci życia. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Analogicznie, tylko człowiek syty łaski może iść i
walczyć na niwie Bożej. Tylko człowiek syty łaski, rozumiesz? Pełen łaski, korzystający z łaski. On może iść, bo w innym wypadku nie dosyć, że sam może zginąć na tym polu walki, to jeszcze on będzie osłabiał serca innych. I widzimy, że dopiero wtedy, kiedy zostaje ten czpień ludzi, którzy są syci, to dopiero wtedy postawieni są na ich czele przywódcy, prawda? Czyli dopiero wtedy powstaje objawienie, gdzie, jak, co i tak dalej. Wielu ludzi tutaj mówi, ja nie mam objawienia, co mam robić. Ja mówię, czy ty jesteś syty łaski? Czy ty jesteś syty łaski? Czy jesteś zaspokojony? Czy czujesz się zaspokojony? Bo częstokroć nie przychodzi do naszego życia objawienie, dlatego że my nie umiemy się otworzyć na nie, dlatego że jesteśmy tak słabi, jesteśmy tak zubożeni przez to, że nie jesteśmy nasyceni łaską. Zwróćmy na te rzeczy uwagę. Stawiajmy sobie pytania. Czy też w jakim stopniu korzystamy z łaski? Księga Ezdrasza 9:12. Księga Ezdrasza 9:12. Ezdrasz 9:12. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów. Nie zabiegajcie o ich dobrobyt i powodzenie na wieki, abyście wzrósłszy w siłę korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać ją w dziedzictwo waszym synom na wieki. Widzimy tutaj, jak wielkie zaburzenie wprowadza do naszego życia, jeżeli chodzi o przyjmowanie łaski, kontakt z tym światem i mieszanie się z tym światem. Chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy umieją odrzucać różnego rodzaju rzeczy, które stoją na drodze rozwijania się w łasce. W świecie, przyjaciele, my nie jesteśmy w stanie przyjmować, w mentalności światowej, my nie jesteśmy w stanie przyjmować standardów Bożej łaski, bo w świecie istnieje zasada, że ty musisz coś wypracować, na coś zasłużyć. Zawsze tak było, jest i będzie. Ten świat przepycha się łokciami i on uznaje tylko to, co jest wypracowane, wywalczone, wyuczone i tak dalej, i tak dalej. Ten świat w ogóle nie ma pojęcia o tym, czym jest łaska. Czym jest niezasłużona przychylność. W tym świecie przychylność jest za coś. Są takie pytania czasami. Kochasz mnie? Kocham. A za co ty mnie kochasz? Kocham cię za to, że jesteś niesforna. Kocham cię za to, że jesteś pieniająca, kocham cię za to po prostu, że kiedy rano wstaję, to ty zaczynasz jęczeć, brzęczeć, dlatego cię kocham. Kocham cię dlatego, że wcale nie jesteś taki przystojny, kocham cię dlatego. Wiesz, to są rzeczy, których świat w ogóle nie przyjmuje, tak? Kocha się za coś w tym świecie. A łaska jest za darmo. A więc kiedy my w naszej mentalności mieszamy się z filozofią tego świata różnego rzędu, tak? Bierzemy sobie, wiesz, tak zwanych synów czy córki tego świata za przyjaciół w tej duchowej rzeczywistości, to my w tym momencie zamykamy się na system działania łaski, a otwieramy się na system działania różnego rodzaju praw. Także uciekamy od tego. Uciekamy. I ostatnia taka składowa tego pytania, czy korzystasz z łaski, jest w 2 Koryntian 6:1-3. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. A więc tutaj Słowo Boże nam pokazuje, że łaska jest, łatwo się przelewa przez palce. Jeżeli my korzystamy z łaski w sposób za mały, to ona jest jakby za rzadka w naszym życiu i w tym momencie
my nie jesteśmy, nie mamy materiału, na czym my możemy pracować. To jest takie nadaremne przyjmowanie łaski. Nadaremne, bo my teoretycznie wtedy przyjmujemy rzeczy różne, no ale w praktyce tak naprawdę to się nie wprowadzamy tego głęboko w nasze życie, no i w praktyce ta łaska nie działa w naszym życiu. Czyli my jesteśmy takimi teoretycznymi ludźmi łaski. I no wtedy oczywiście jesteśmy zgorszeniem, bo coś innego mówimy, inaczej żyjemy. No inaczej żyjemy, bo inaczej żyć nie umiemy, bo nie korzystamy z tej siły Bożej, która w nas jest i tak dalej, i tak dalej. Jest to nadaremne przyjmowanie łaski, to jest to przyjmowanie łaski za rzadkiej, czyli za mało tej łaski. Za mało. Lub też teoretyzowanie, kiedy my ją przyjmujemy na sposób tylko teoretyczny, tak, halleluja. Bóg jest łaskawy, ale w rzeczywistości bierzemy się samodzielnie za nasze życie, no to wtedy jest po prostu kataklizm. Dlatego też chciałbym, żeby zostawić Was z tym pytaniem w ogóle. Czy korzystasz z łaski? I też na jakim poziomie Ty korzystasz z tej łaski? Jakiej ilości tej łaski Ty do swojego życia przyjmujesz? Pomódlmy się. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za każdego człowieka, który słucha tego słowa. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa, aby to słowo głęboko zapadło w ducha ludzi. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że to słowo, ono w tej chwili wykonuje potężną pracę. Ja modlę się teraz o to, aby Twoi aniołowie strzegli każdego z tych ludzi, którzy słyszeli tego słowa, aby żaden z elementów tego słowa nie został wykradziony z ich umysłów. W imieniu Jezusa ja nakładam krew Jezusa na tych ludzi, którzy tego słuchali. Amen.